pytanie, Berska, przepraszam. Projekt w sprawie zadania powierzonego na rok 2013 w zakresie programu poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa pod nazwą Bezpieczne Kraków. Paragraf pierwszy. W ramach zadania powierzonego na, pod nazwą program poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa Bezpieczny Kraków na 2013 przeznacza się kwotę 11 900 na zadania. Pierwsze, realizatorem jest MOPS, zadanie to jest świetlica terapeutyczna SOS ulica Pijarska, wyposażenie świetlic, środki pierwszej pomocy, oznakowanie dróg ewakuacyjnych, urządzenia bezpieczeństwa, szkolenie z zakresu bezpieczeństwa pracy, udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej, oceny ryzyka zawodowego na stanowisku wychowawca, to jest w sumie kwota 3900. Dwa, realizator Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Krakowa. Zadanie zakup alkosensorów typu alkoblok dla Komisariatu Pierwszej Policji Nica Szeroka na kwotę 4000. Punkt trzeci, realizator Straż Miejska, zadanie zakup materiałów dydaktycznych do propagowania bezpiecznych zachowań wśród dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjum, kwota 4000. Paragraf drugi, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie, projekt stanowi realizację zapisów statutu oraz zarządzenia nr 15 przez 2004 prezydenta miasta Krakowa z 12 stycznia 2004 w sprawie wprowadzania procedury planowania realizacji zadań w ramach programu poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa pod nazwą Bezpieczny Kraków w roku 2004 i latach kolejnych jako zadań powierzonych dzielnicom do realizacji. No i w zasadzie to chyba nie ma nic do omawiania. Kwota została oczywiście obcięta z 14 tysięcy, które mieliśmy w tamtym roku na 11 900. W tym roku przeznaczyliśmy 4 tysiące, bo tu się powtarza automaty, które skarbnik nam obciął. Policja do dzisiaj ich nie dostała. Stąd powtórny zakup. Tym razem mamy nadzieję, że to wszędzie, ponieważ jest to bardzo ważne. Policja nie ma, nie jest w stanie stwierdzić, czy ktoś jest pod wpływem. Jak nie jest w stanie stwierdzić, czy jest pod wpływem, nie można występować o odebranie procesu, robi się błędne koło. Z punktu widzenia mieszkańców jest to bardzo ważne. Tyle, dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Projekt Komisji Architektury i Infrastruktury Komunalnej w sprawie ustawienia stojaka rowerowego przy ulicy Krakowskiej. Przypomnę preambułę, paragraf pierwszy. Opiniuje się negatywnie wniosek dotyczący ustawienia stojaka rowerowego przy ulicy Krakowskiej, lub ulicy Świętej Katarzyny, uważa na fakt, że planowana lokalizacja znajduje się za blisko przejścia dla pieszych. Paragraf drugi. Wnosi się o ustawienie stojaka rowerowego typu UHO na ulicy Krakowskiej pomiędzy numerem 9 a numerem 11 pod podcieniami. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. Uchwała stanowi realizację zapisów statutu dziedzictwa miasta i jest odpowiedzią na pismo zarządu miasta, które są znaleźć tam spotkań. O ustalenie stojaka wnioskowała w poradzie o profilaktyki i terapii uzależnień Monar. Dziękuję bardzo. Państwa wszyscy zapraszam do tej sprawy. Widzę. Przystępujemy do głosowania, które jest za przyjęciem. 15. Kto z Państwa przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał. 15 za, przeciw, 0 wstrzymujących, 0. Dziękuję bardzo. Druk nr 9 w dalszym ciągu gratuluję Pana Ministra. Projekt Komisji Architektury i Infrastruktury Komunalnej w sprawie ustawienia stojaków rowerowych na placu Wolnica. Wspomniał preambułę. Paragraf pierwszy. Opiniuje się pozytywnie wniosek dotyczący ustawienia dwóch stojaków rowerowy na placu Wolnica pomiędzy budynkiem Muzeum Etnograficznego a kamienicą numer 2 przy placu Wolnica. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. Uchwała stanowi realizację zapisów statutu dzielnicy pierwszej Stare Miasto i jest odpowiedzią na wszystko zarządu infrastruktury komunalnej i transportu. Ja mam to. Dziękuję. Panowie chcą zabrać głos? Znaczy, proszę Państwa, ja byłem na poprzedniej sesji tą osobą, która wnosiła jakby odesłanie tych projektów rowerowych do komisji. Naszą intencją wtedy było sformułowanie takiej uchwały, żeby Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu, taka była dyskusja na sali,
nie zarzucał nas pojedynczymi sprawami w sprawie pojedynczego stojaka w pojedynczym miejscu, tylko żeby przygotował kompleksowy program montażu stojaków rowerowych i żebyśmy się tą sprawą zajęli w sposób kompleksowy, bo to jest tak, że jednostkowo się wrzuca tu stojak, tam stojak, a potem jest efekt taki, że z tych stojaków rowerzyści na przykład nie korzystają. Jest na Kazimierzu, jest na przykład patologia przy ulicy bodajże Izaaka, gdzie stojaki zabierają miejsca parkingowe samochodom, a rowerzyści tam i tak rowerów nie przypinają, bo im to z jakichś powodów nie pasuje. Dziękuję bardzo. Kolejny pan Krzysztof Waler, pan Andrzej Sarczak. Ja właśnie chcę coś zrobić takiego, że panowie raczej nie. No, powiem dwa słowa. Znaczy, było spotkanie z panem Brągielem, bodajże, jak dobrze pamiętam, z Nikity. On stwierdził, że w tym roku oni już nic zrobić nie mogą i w tym roku będą wpływały do nas pojedyncze miasta. Natomiast w przyszłym roku on się hipotetycznie postara, będzie 20 stojaków w centrum miasta, czyli na 4 dzielnicy tego i że być może nie wpłynie to jedną uchwałą, może dwoma, może trzema. Także może będzie się starał, żeby to nie było pojedyncze, tylko żeby to było przynajmniej pogrupowane takie w kilka sztuk. Natomiast nie był w stanie powiedzieć, czy uda się to zrobić, bo to każdy, tam 10 osób pracuje w tym referacie, każdy się jednym stojakiem zajmuje, za przeproszenie. Znaczy z tej wypowiedzi tak wynikało, no i oni się zastanawiają, komisje organizują, żeby to określić i tego, no nieważne, w każdym razie to tak wygląda. W związku z tym, że to jest w zasadzie w pewnym sensie jasne, ja bardzo przepraszam pozostałych wnioskodawców i składam, znaczy do dyskusji, wkładam wniosek o zamknięcie dyskusji i głosowanie. Dobrze, proszę przegłosować wniosek. Przed wnioskiem się zgłosił pan Sęczek i ja jeszcze podnosiłem palec. Kto jest za zamknięciem dyskusji? Wniosek formalny? Kto z państwa jest przeciw? Wnioskiem nie mam. Ktoś z państwa wstrzymał? Nie, osoba się wstrzymała. 13 za wnioskiem, przeciw 0,1. Osoba się wstrzymała. Jeszcze raz tylko powiem do jasnego doszczona, że nie było sobie na komisji. Mówić te wszystkie swoje ciekawe informacje, relacje przedłożyć panu inspektorowi, który był obecny. No pan będą on jest pan sekretarzem specjalnej komisji, jak tutaj to wszystko się powiedziało do końca do spraw stojaków. Komisja została powołana przez panią dyrektor Niedziałkowską właśnie do spraw stojaków. Tym bardziej jasno, że to jest wspierają działania, że to jest na zimie. Ja to wszystko doskonale rozumiem, ale wobec tych różnych informacji, które otrzymaliśmy od pana inspektora, no, w tej chwili jesteśmy na wielkim oczekiwaniu na odpowiedź. Pan inspektor obiecał nam na wiele pytań, które zadaliśmy w trakcie ciekawej dyskusji odpowiedzieć i czekamy na odpowiedzi, między innymi na możliwość przewodnictwa przedstawiciela Rady Miasta w podrażach tej komisji i wiele innych, bo tutaj tylko państwo radni zdecydowali, że jest taka potrzeba. To jest no, jakby naturalnym ciągiem zdarzeń, że nam się to należy. I kwestia jeszcze była taka, że były też pytania dotyczące, dlaczego w tym roku nie było mowy o stojakach, że myśmy nie otrzymywali tych stojaków, a tutaj troszeczkę w takiej sytuacji powiedział, że no, no nikt do końca nie umiał jak gdyby z tego wyrobić. Natomiast no, argumentował, że w tym roku państwo opiniujecie, że stojaki. No nie tutaj na tym stanowisku, że należy nam się miejsce w tej komisji, a czy jaki to będzie miało wpływ na pracę tej komisji. Wiemy tylko tyle, że tam na tej komisji jest wszystko stosunkiem głosów, zdecydowane normalnie stosunkiem głosów, więc no ja mam tyle. Dziękuję, ja rezygnuję. Przystępujemy do głosowania. Kto z państwa jest za przyjęciem projektu? Kto z państwa jest przeciw? Nie ma. Kto się wstrzymał? Dziękuję. 18 za, przeciw, wstrzymujących 0. I przechodzimy do drugiego, który ja sobie Krzysztofa.
Druk numer 10 w sprawie powtarzających się przekroczeń powierzchni ogródków gastronomicznych na terenie dzielnicy pierwszej. Wnosi się do Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu o niewydawanie zezwoleń na ustawianie ogródka gastronomicznego w roku następnym, gdy przedsiębiorca w roku bieżącym notorycznie przekracza wielkość powierzchni, na którą posiada zezwolenie. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia uzasadnienia. Uchwała jest wynikiem wniosku zapisanego w protokole Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu z dnia 28 sierpnia 2012 roku w sprawie kontroli ogródków gastronomicznych z udziałem przedstawicieli Rady Dzielnicy oraz Straży Miejskiej. Powiem tylko tyle, że byłem z panem Balcewiczem na takim obchodzie. No niestety większość restauracji, którą żeśmy skontrolowali, tę powierzchnię przekraczała, jedna bodajże nie przekraczała. Nie? Więc prawie każda, można powiedzieć. I jak potem chodziłem tą samą trasą kilka dni później, tydzień później, no to niestety zdarza się tak, że no ponad 50% tych restauracji no nie przestrzega tych wytycznych. W związku z tym warto by po prostu mieć jakąś... Pani inspektor z WIKIT-u zwróciła uwagę na fakt, że no, oni w zasadzie nie mają możliwości. Znaczy oni mogą teoretycznie karę spróbować nałożyć, ale SKO im z reguły to uchyla. W związku z czym oni potrzebowaliby taką uchwałę Rady Dzielnicy, którą mogliby się przed samorządowym kolegium odwoławczym w pewnym sensie no, podeprzeć. Tyle. Ja pierwszy, później pan Soczek. Uchwała jest bardzo zasadna, natomiast nie do końca według mnie i stanowiska zarządu. Ona wykazuje dużo powiązanie z drugim numer 2, który pan Balcewicz wnosi o egzekwowanie w trybie mandatowym opłat za korzystanie z pasa drogowego bez zezwolenia. Sądzę, że wylanie dziecka z kąpielą, czyli niewydawanie zezwolenia, nie jest korzystne ze względów ekonomicznych ani dla miasta, ani dla państwa. Dlatego, że jeżeli ktoś rozszerza ten ogródek, a kontrolujący stwierdza to, powinien zgodnie z uchwałą drugą pana Balcewicza nałożyć po prostu na niego mandat w wysokości takiej, jaki właśnie wyjdzie jakiś taryfikator, aby miasto pozyskało kolejne pieniądze do swojego budżetu. Natomiast niewydanie zezwolenia pozbawi miasto dochodu zajęcia pasa drogowego legalnego przez okres wydania zezwolenia, jak również pozbawi też prowadzącego działalność pewnego rodzaju też dochodów i podatków, które wpływają w jakimś tam procencie do miasta. Dlatego też uważam, że powinno się tę uchwałę, która jest bardzo zasadną uchwałą, ale w korelacji z tą uchwałą pana Balcewicza drugim numer 2 złączyć tak, żeby ona stanowiła wypadkową działania dającego miastu dochód, regulującego bezprawne zajmowanie pasa poprzez poszerzenie ogródka, ale nie pozbawiające miasta brania pieniędzy. Pan Agier Sęczek i pan Jacek Balcewicz, panie Kibosiewicz. Proszę państwa, ja mam taką wielką prośbę, ponieważ jako przewodniczący Komisji Architektury myśmy na to komisją rozmawiali, deliberowali, ale w tej chwili o pewnym przemyśleniu, ja tu też widzę pewną sprawę, o którą bym prosił bardzo, to znaczy o odesłanie